Przed nami trzy dziewczyny z pasją również do rodzinnego biznesu. Jeszcze nigdy tak wiele pięknych białych zębów nie siedziało na tej kanapie. Siostry Mancewicz, Rosalia, Natalia i Laura. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz chciałabym nawiązać do reportażu, który był przedtem, bo wy waszą pracę, wasz majątek odziedziczyłyście po rodzicach, prawda? Rodzice wcześniej prowadzili ten biznes. Zgadzę. Tak. No, czyli się połączyło. Zarazili nas pasją. Zarazili was pasją. Jak się pracuje w rodzinie? No bo mówi się, że z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęciach i w niektórych rodzinach rzeczywiście to prawda. Wy stworzyłyście takie polskie Spice Girls, można powiedzieć. Czyli zespół różnych osobowości, które jednak walczą we wspólnym celu. Zgadza się? Tak. Najmłodsza to ma tyle energii, że ona nas zaraża po prostu, napędza do tej pracy. I co? Dzień bez pracy z dziewczynami to dzień stracony. Po prostu my wstajemy i wiemy, że jak się nie zobaczymy, to po prostu dzień byśmy jest byśmy skumały, że nie ma tych sprzeczek w ogóle. Natomiast są to takie sprzeczki, które jakby motywują do dalszego działania. Tak, twórcze. To by było czym zajmuje w takim czyli wasze supermoce. Od lewej lecimy tak. Supermoce. Także ja zajmuję się jakby księgowością, ja tymi finansami. Pilnuję kasę, a my je dajemy. Ja pilnuję dziewczyny. Czyli ty jesteś tą rozsądną Spice Girl, tak? Tak. Ja mogę wtrącić, rozsądna. Nie Spice Girls, tylko kartaczianki się z nas śmieją, ponieważ kartacze to nasz regionalny Podlaski. Także mamy te sale weselne, restauracje, to tak, tutaj temat taki regionalny. Dobrze, lecimy dalej. Tak, ja finanse. Trzymam ręką silną finansę. Tak. No ja jestem od organizacji pracy. Ustalam też takie różne menu z dziewczynami z biura, z menadżerkami. Tak jakby tworzę oferty, pilnuję, jak są jakieś większe imprezy, to pilnuję, nadzoruję różnych eventów, wesel. Także od tej strony czyli jestem. Czyli ty jesteś tą duszą organizacyjną, tak? Tak, duszą organizacyjną. Okej, okay. Tak. A Laura? A ja od strony kreatywnej. Tak, czyli szaleje. Instagram tak. Szaleje, człowiek wichura. Nie, a tak serio to marketing, social media w tą stronę. Czyli to ty bywasz najczęściej hamulcem ręcznym dla zapału pozostałych sióstr? Tak. Gdybym ja jej puściła wolno, to by... Przeliczasz to na pieniądze, tak? A jak pojawiają się konflikty? No bo to też często nas o to pytają z Dorotą. Czy wy się kłócicie? Jak słyszą, że się nie kłócimy, to są zdziwieni. Ale kłócimy się na parę minutek. Tak mocno, naprawdę ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jest bardzo dziwne, że my nie kłócimy się aż tak dużo, jak na tyle czasu, co spędzamy razem. Bo nie tak, że prowadzimy dwa biznesy razem, to jeszcze mam wspólnych znajomych. Także tutaj naprawdę i później spotkanie rodzinne i tak dalej, więc praktycznie non-stop jesteśmy na łączach. A decyzje strategiczne, takie naprawdę ważne, decydujące na przykład o wydaniu dużych pieniędzy, albo zmiany, zmianie kierunku czy czegoś tam. Rodzice, czyli rodzice. Rozumiem. Czy to, że jesteście ze sobą tak zżyte i tak siebie nawzajem potrzebujecie, to jest efekt waszego wychowania, że rodzice zawsze dbali o to, żebyście ze sobą nie rywalizowały, żeby nie było lepszej, gorszej siostry, bo często rywalizacja między rodzeństwem, często niezdrowa, wynika z tego, że któreś z nich było w dzieciństwie na przykład faworyzowane, prawda? U nas tak nie było. My od małego byliśmy zawsze, że tak powiem, zaganiane do pracy, do ciężkiej pracy i też ja jak miałam 7 lat, to już upiekłam pierwsze ciasto, także no. Jeszcze mamy brata do tego, chciałabym zaznaczyć, najstarszego, także pełna chata, nawet nie było czasu na jakieś tam kłótnie i sprzeczki. Ja co prawda byłam najmłodsza z tego towarzystwa, tata nam kiedyś powiedział, że gdybym była pierwsza, to bym była ostatnia. Tak dużo się dzieje strasznie, nie ma czasu na jakieś rywalizacje i tak dalej, po prostu jest... Macie majątek, który jest miejscem wypoczynkowym dla osób, które chciałyby Podlasie poznać, zobaczyć z najpiękniejszej strony. Po co wam jeszcze biznes odzieżowy? Mało wam tego jest? Dziewczyny? Właśnie, jak zaczęła się ta pandemia, prawda? Wiadomo, był lockdown rok temu. I tak właśnie już od wiadomo, jak to w gastronomii było. Trochę się tam ucieszyło, a my jesteśmy takie, że nie potrafimy usiąść w miejscu. I zawsze gdzieś z tyłu głowy miałyśmy ten pomysł. No i to był akurat ten moment, kiedy mogłyśmy szybko się zebrać i w tym kierunku pójść. Tak wykorzystana pandemia, tak. Super. Rośnie kolejne pokolenie Mancewiczów, że tak powiem. Opowiedzcie o tym, jak wasze dzieciaki się przygotowują do tego etapu. Teraz jesteśmy na urlopie macierzyńskim, ale jak tylko pozwolą nam dzieciaczki, od razu wracamy bo szkoda nam Laury, prawda, że ona teraz tyle pracuje. Swoje dziecko ma 2 miesiące? Tak, 2 miesiące. A moja 1,5.
czyli czy wy to też razem rodziłyście prawie? Prawie rodzicy dwa. Taki biznes plan zrobiliśmy. Czyli za wcześnie, żeby jeszcze myśleć o dziedzicach, że tak powiem, i przygotowywać ich do wspólnej pracy, ale rozumiem, że te wzorce wychowawcze, które same odebrałyście, będziecie przenosić na wasze dzieci. Mój drugi synek ma 5 latek, to już pomaga tam przy zwierzątkach, bo mamy też takie mini zoo, to też z moim tatą chodzi i karmi te zwierzęta, uwielbia po pracy. Mamo, już musimy jechać do pracy, zwierzątka będą głodne. Mieliście okazję przecież zostać w wielkim mieście. Zupełnie robić co innego. Co was ciągnęło z powrotem do tego rodzinnego biznesu? Rodzina. Się wlałyśmy lukrem. Nie, no, ale tak, no, tak jest naprawdę. Nie, tak. Ja najbardziej tęskniłam za dziewczynami, za znajomymi, za rodziną. Także. Nawet znalazłaś w Warszawie człowieka z Podlasia. Nawet w ten ponury dzień warszawski pojaśniało u nas dzięki. Tak. Także dziękujemy. I energia była pełna. Życzymy powodzenia w biznesie, także z powodów pandemicznych, żeby się skończyło. Niech to się rusza. I zaczęło się pełną parą. Wszystkiego dobrego, kochane. Dzięki, super. Dziękujemy bardzo. Spice Girls zostają, a Roxette Nie, czekaj. Kartacz. Kartacz Janki.